Sytuacja już w 1939 roku wskazywała na to, że wszystko idzie ku wojnie. I te znaki czasu były odczytywane przez wojskowych, przez dowódców, przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w naszym państwie i tym bardziej przez biskupa polowego Józefa Gawlinę i księży kapelanów. Kiedy wybucha wojna 1 września 1939 roku, księża kapelani zawodowi wyruszają na front ze swoimi jednostkami, do których byli przypisani. Od roku 1942 do 1944 udało się zbudować bardzo taką przejrzystą i klarowną strukturę duszpasterską. Na czele okręgu wojskowego duszpasterstwa w Warszawie stanął ksiądz Kowalczyk, który przyjął pseudonim Biblia i był dziekanem warszawskiego okręgu Armii Krajowej. I jemu podlegali poszczególni kapelani rejonów, bo Warszawę podzielono na 4 rejony. I w tych rejonach byli poszczególni kapelani, tak zwani kapelani liniowi, którzy pełnili posługę w konkretnych oddziałach Armii Krajowej walczących z Niemcami w czasie Powstania Warszawskiego. Kapelanów powstania było około 150. Z tych 150 około 100 to byli księża zaprzysiężeni przez Armię Krajową, czyli to byli oficjalni kapelani Armii Krajowej. Skąd się wzięło tych dodatkowo 50? To byli generalnie ludzie, których powstanie po prostu zaskoczyło. Oni poczuli się do tego, że też powinni tam być. Powstało takie wyzwanie, skąd księża kapelani w powstaniu warszawskim będą mieli rzeczy, które są niezbędne do posługi kapelańskiej, chociażby szaty liturgiczne czy księgi liturgiczne. I tutaj jest wielka zasługa księdza Boboli, czyli księdza Karłowicza, który pozyskał tkaniny i przekazał do sióstr zakonnych, które uszyły właśnie dla księży kapelanów szaty liturgiczne, czyli stuły, ornaty. Też potrzebne były mszały, czyli księga, z której ksiądz odprawia mszę świętą, i rytuały, czyli księgi, z której księża odmawiają inne formuły sakramentów. I te księgi również zostały sporządzone w konspiracyjny taki sposób w drukarni przy ulicy Skierniewickiej. A więc kiedy powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, to właśnie oddziały powstańcze miały zapewnioną opiekę duszpasterską. Co więcej, każdy z księży kapelanów był przygotowany też, nie tylko organizacyjnie, ale także był przygotowany w postaci paramentów. Kapelani posługę nieśli głównie przez sprawowanie spowiedzi świętej, przez sprawowanie mszy świętych, przez udzielanie komunii świętej, oczywiście przez sprawowanie też sakramentu namaszczenia chorych, który często był tym ostatnim sakramentem, który żołnierze przyjmowali z rąk swoich kapelanów. Ciekawą rzeczą jest posługa przy błogosławieniu sakramentu małżeństwa. Ksiądz dziekan Biblia wydał takie zarządzenie, że tylko on może wydać zgodę na to, by małżeństwo pobłogosławić, by udzielić tego ślubu kościelnego. O tyle przepis prawa, a praktyka okazała się taka, że te małżeństwa i tak były błogosławione, tych ślubów udzielano. I nawet ksiądz Biblia, jak podają nam źródła, udzielił kilkanaście ślubów. Między innymi błogosławił małżeństwo Jana Nowaka-Jezierańskiego, czyli słynnego kuriera z Warszawy. Nie działali tylko na zapleczu, ale właśnie byli na pierwszej linii, gdzie toczyły się walki. Byli oni w szpitalach, towarzyszyli właśnie rannym, umierającym, organizowali pogrzeby. Ludność cywilna, nie mogąc uczestniczyć we mszach świętych w kościołach, prosiła o sprawowanie mszy świętych w piwnicach, w których ludność się gromadziła.
Księża kapelani sprawowali wtedy często po dwie, trzy msze święte w dzień powszedni, a w niedzielę nawet 3-4 msze święte w takich właśnie warunkach wśród obszczałów. Kiedy 1 sierpnia 1944 roku około godziny 17 rozległy się strzały, ksiądz Tadeusz Burzyński z kilkoma siostrami wybiegł z klasztoru. Siostry chciały udzielić takiej pomocy medycznej tym rannym, a ksiądz chciał po prostu udzielić posługi kapłańskiej. Poszedł tam z Najświętszym Sakramentem i zginął. To jest pierwszy kapelan, który zginął gdzieś około godziny 18. 1 sierpnia, więc godzinę po wybuchu walk. Też kapelanem powstańczym był Stefan kardynał Wyszyński, późniejszy prymas tysiąclecia. On sprawował posługę kapelańską wśród oddziałów powstańczych, które walczyły w Kampinosie. Bo pamiętamy, że powstanie warszawskie to nie tylko walki w stolicy, walki uliczne, ale również walki właśnie żołnierzy, partyzantów w Puszczy Kampinowskiej. Taką piękną postacią jest ksiądz Józef Stanek, który dotrwał do końca września 1944 roku, do momentu już kapitulacji. Ujął się za ludnością, która była źle traktowana przez Niemców. Niestety właśnie został wtedy zamordowany, został powieszony na stule. Piękna postać właśnie kapłana, który został błogosławiony. Innym zakonnikiem, który posługiwał dla powstańczych oddziałów i ludności powstańczej, jest również błogosławiony ojciec dominikanin Michał Czartoryski, z tych słynnych Czartoryskich, z magnackiej rodziny. Był to kapelan z przypadku, z tego względu, że on nie był brany pod uwagę, jeżeli chodzi o posługę przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Natomiast właśnie znalazł się już na terenie, gdzie wybuchło to Powstanie Warszawskie i właśnie wtedy przyłączył się do oddziału. Posługiwał wśród powstańców ponad miesiąc. Kiedy powstańcy wycofywali się z Powiśla, została tylko garstka najciężej rannych, których nie można było wynieść stamtąd. Ojciec Michał został z nimi, za chwilę weszli Niemcy i jako pierwszego rozstrzelali ojca Michała Czartoryskiego, a potem dobili rannych, ciężko rannych powstańców. Ksiądz Jan Zieja, który był bardzo aktywnym pacyfistą od swojego młodego wieku, dla niego był to dylemat, jak tutaj pogodzić ten nakaz Chrystusa, nie zabijaj, z walką z wrogiem, tu w tym wypadku z Niemcami. Uznał, że nie ma innego wyjścia i trzeba walczyć. Ta posługa kapelanów to była nie tylko posługa taka sakramentalna, posługa duszpasterska, ale też no taka, byśmy powiedzieli dzisiejszymi kategoriami, posługa trochę psychologiczna, dawanie wsparcia tym swoim podopiecznym, też cywilom, którzy przecież też bardzo cierpieli w czasie powstania, niepewni swego losu. Była to posługa, która przyniosła na pewno wielkie owoce, nie tylko duszpasterskie, ale również czysto ludzkie, można powiedzieć, takiej pomocy wzajemnej. Ludzie gdzieś w bramach kamienic, w podwórkach urządzali, ustawiali takie polowe ołtarzyki. Tam często sami się modlili, bo nie było księży, ale czasem właśnie przy tych ołtarzykach czasem mszę odprawiał powstańczy kapelan. Niektóre te kapliczki istniały od przedwojny, czy powstały przed Powstaniem Warszawskim, ale wiele z nich właśnie było tak na prędce, można powiedzieć spontanicznie, robionych w czasie powstania jako miejsce kultu, jako miejsce spotkania mieszkańców kamienicy, miejsce modlitwy wspólnej, takiego szukania pociechy w Matce Bożej, w świętych, patronach, którzy właśnie przez swoją modlitwę mieli opiekować się mieszkańcami domu i ochronić ich od nieszczęść, od pożogi, od pożaru, od zasypania gruzem, od śmierci. Ludność wraz z powstańcami gromadziła się przy tych kapliczkach i sprawowano tam mszę świętą. Gdzie było to możliwe, księża kapelani sprawowali mszę świętą w kościołach.
To właśnie był czas, kiedy już Stare Miasto zostało opanowane przez powstańców. Możemy sobie wyobrazić, co odczuwali powstańcy, kiedy mogli wejść do świątyni, mogli śpiewać pieśni, mogli w tym oporządzeniu właśnie powstańczym uczestniczyć w liturgii. A później przed katedrą polową zorganizowano defiladę właśnie w warunkach wojennych. To właśnie można powiedzieć tak, że zarówno ta msza święta, jak też ta defilada, to właśnie taka jaskółka wolności, która zaczęła już właśnie świtać. Wydawało się, że wkrótce już ta nadzieja się spełni, że cała Warszawa zostanie uwolniona, wyswobodzona i będzie można cieszyć się wolnością. No niestety wiemy, że akurat tak się nie stało. Po 63 dniach powstanie warszawskie upadło. No i Warszawę spotkał wtedy tragiczny los. Posługa kapelanów jest nieodzownym składnikiem tej skomplikowanej i bolesnej historii powstania warszawskiego. Też to właśnie w rozkazach księdza dziekana Biblii czytamy, że kapelan ma być ciągle ze swoimi żołnierzami, że ma być dla nich dostępny, że ma nieść im pomoc duchową, posługę w każdej sytuacji, nawet z narażeniem swojego życia. Na mszach świętych polowych gromadziło się wiele ludzi, wiele żołnierzy, wiele mieszkańców. Były to takie ważne wydarzenia, w których ludzie szukali pociechy, otuchy w tej trudnej sytuacji. Pokazuje to, jak ważna jest modlitwa, jak ważne jest życie religijne ludzi w takim momencie grozy, jakim było powstanie warszawskie. I dlatego tak ważna była posługa księży kapelanów, którzy pełnili tą posługę z narażeniem życia. I wielu z nich właśnie życie straciło w służbie Bogu, w służbie Kościołowi i w służbie ojczyźnie i żołnierzom, którzy walczyli o wolną Polskę. Trzeba było wlać nadzieję, że ta ich walka nie była bezsensowna, że Polska się odrodzi i oni jak wrócą z niewoli, no to właśnie będą mogli coś dla tej ojczyzny uczynić. Także ja sądzę, że to jest ważna rola tych księży, którzy dołączyli do powstania warszawskiego, którzy brali udział w powstaniu warszawskim. To jest właśnie budzenie nadziei. Ci ludzie, którzy szli do powstania, to najczęściej byli ludźmi bardzo młodymi. Potrzebowali duchowego wsparcia, zwłaszcza, że oglądali rzeczy straszne. No, przede wszystkim w każdej chwili mogli zginąć i wielu ludzi zginęło. Człowiek w takiej sytuacji potrzebuje opieki duchowej i ci kapłani ją nieśli. Każdy podczas wojny, szczególnie żołnierz, szuka tego oparcia w tym, co jest nadprzyrodzone i dlatego też no, jest taki naturalny odruch właśnie czy modlitewny kontaktu właśnie z księdzem kapelanem. To jest potrzeba, żeby uzyskać odpuszczenie grzechów. Ludzie potrzebowali też tej świadomości, że są pojednani z Panem Bogiem, że właśnie jeżeli zginą, a przecież walczą w szlachetnym celu, no to właśnie akurat spotka ich nagroda wieczna. Prawie 1/3, bo około 40 zginęła. Niektórzy poszli do obozów wienieckich. Kiedy już Niemcy przegrały wojnę, to zaczęli być ścigani przez komunistyczne władze, no bo byli akowcami. Cieszyli się estymą wśród dowództwa Armii Krajowej. Bardzo pochlebnie wypowiadał się o nich sam generał Tadeusz Burkomorowski. Bez kapelanów trudno sobie wyobrazić powstanie warszawskie.